cieszymy się, że są takie wydarzenia, bo są naprawdę one bardzo istotne w rozwoju dzieci. Są potrzebne, a dzieci się bardzo z tego cieszą, biorą chętnie w tym udział i są naprawdę zadowolone. Zawody, żeby inne dzieci mogły poćwiczyć i się czegoś nauczyć. I co ćwiczyłaś i czego się nauczyłaś? Jakie są numery do straży, policji, do wszystkich i że nawet jak nie działa prąd, to trzeba sami sobie radzić. A pamiętasz, do kogo jest numer 999? Tak, do karetki. Każda okazja, aby przypomnieć najmłodszym zasady bezpieczeństwa, w szczególności tych pieszych, niechronionych uczestników, są dobre. No tutaj przez zabawę mogliśmy rzeczywiście te zasady przypomnieć, no bo musimy pamiętać o tym, że im częściej będziemy ćwiczyć, tym bardziej wejdą w krew, a tutaj przecież chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, o to, żeby właśnie dobrze się bawiły, ale i przy okazji coś z tej zabawy dla siebie wyniosły. Powiedziały nam, że numery telefonów alarmowych znają dobrze. Tak, znają. My też próbowaliśmy jako policjanci różnych takich prowokacji, no ale dzieci nie dały się wciągnąć w tę grę. One mimo to, że dobrze się bawiły, to też dało się wyczuć takiego ducha rywalizacji, no ale o to tutaj chodzi, żeby właśnie dobrze się bawić, no i też stanąć na tym podium. Dzieciakom bardzo na tym zależy. Cała olimpiada była skierowana do przedszkolaków z miasta Opola, ponieważ jako oddział rejonowy jesteśmy organizatorem, ale finansowany program jest przez miasto Opole. Zatem przedszkolaki z 16 przedszkoli konkurowały w konkurencjach, które miały sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie, o pierwszej pomocy, miały możliwość zapoznania się także z zawodem policjanta. I rzeczywiście trochę ich to na pewno kosztowało, zarówno takich emocji związanych z konkurowaniem z innymi przedszkolakami, ale też wiele radości, bo ich niesamowita energia tutaj się wszystkim nam udzieliła i była świetna zabawa. Przygotowaliśmy konkurencje dla wszystkich reprezentacji przedszkoli. Były to konkurencje zarówno punktowane, jak i takie stricte edukacyjne. Musiały rozpoznawać najważniejsze znaki drogowe, przechodzić przez przejście dla pieszych, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie. Miały do dyspozycji także do zrobienia taką sztafetę odblaskową, gdzie zakładały kamizelki odblaskowe. Były też konkurencje związane z numerami alarmowymi i prawidłowym wezwaniem pomocy. Brałam udział we wszystkich. Występowałem w bieganiu posłupkami tam. Dostawaliśmy nagrody i też było fajnie. A tam się uczyliśmy, jak pomagać, kiedy ktoś jest nieprzytomny. A na czym to polega? Możesz nam powiedzieć, co trzeba było robić? Trzeba było robić, że jak dorosły jest nieprzytomny, to 30 razy trzeba było naciskać. Trzeba było tak zrobić i tą częścią trzeba było przyciskać 30 razy, a jak jest małe dziecko, wtedy tą ciężką trzeba 15 razy. I udało ci się to zrobić? Czy to było bardzo trudne? No, łatwe. W naszym przedszkolu dba się o bezpieczeństwo codziennie, więc podczas spacerów, wycieczek to dzieci poznają tą wiedzę, ale owszem, są też zajęcia edukacyjne, na których czerpią konkretną wiedzę. Mi się wszystko najbardziej podobało, ale najbardziej mi się podobało, jak byliśmy u seniorów. A co tam u tych seniorów się robiło? Rozdawali jakieś różne rzeczy i oni się pytali, czy oni nas znają, czy nie. Sprawdzamy, jak dzieci potrafią zachować się w różnych sytuacjach. Wcielamy się w rolę mamy, która nagle dzwoni z ważną informacją, aby dziecko sprowokować, czy odbierze telefon, no ale nie dadzą się nabrać na te numery i rzeczywiście pamiętają o tych zasadach bezpieczeństwa. To cieszy.